Panująca pandemia w znacznym stopniu wpłynęła na naszą gospodarkę. Pomocą miała być tarcza antykryzysowa, która już wkrótce doczeka się swojej czwartej odsłony. Prace nad nią wciąż trwają. Ostatnio ujawniono informacje dotyczące propozycji poprawek. Czego mogą spodziewać się Polacy? Początkowo tarcza antykryzysowa była projektem, który wiele osób mogłaby przyjąć z entuzjazmem. Bez wątpienia sytuacja kryzysowa, w której się znaleźliśmy, wymaga pomocy ze strony państwa. Jednak realizacja tego pomysłu nie była już tak zachwycająca. Ostatnio zaproponowano kolejne poprawki do projektu ustawy. Tarcza antykryzysowa 4.0 wciąż jest dopracowywana. Nie da się ukryć, że tarcza antykryzysowa to rozwiązanie, które wywołuje sporo emocji. Z jednej strony w znacznym stopniu może pomóc niektórym przedsiębiorcom w dobie kryzysu wywołanego przez pandemię. Z drugiej zaś niektóre z zapisów odbiją się na życiu pracowników. Tym razem Polacy mogą spodziewać, że w życie wejdą kolejne zmiany. Wszystkie zostały zaproponowane w nocy z środy na czwartek w Sejmowej Komisji Finansów. Jakich zmian mogą spodziewać się Polacy? Zgodnie z informacjami podanymi przez portal RMF24, podczas nocnego posiedzenia Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, posłowie złożyli propozycje poprawek, których podmiotem była tarcza antykryzysowa 4. Zero. Wiesław Jańczyk z Prawa i Sprawiedliwości zaproponował istotną zmianę. Jak donosi portal RMF24, poseł Prawa i Sprawiedliwości zgłosiła poprawkę dotyczącą zagadnień ochrony konkurencji i konsumentów polegające na umożliwieniu prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozyskanie danych z Krajowej Administracji Skarbowej. Ma to pozwolić na identyfikację podmiotów, które generują zatory płatnicze. Ponadto Wiesław Jańczyk zaproponował umożliwienie korzystania z obsługi zewnętrznej w zakresie przenoszenia gwarancji kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego na inne podmioty. To jednak nie jedyne zmiany, których obiektem jest tarcza antykryzysowa. 2. Posłowie rozpatrzyli już część rozwiązań dotyczących tarczy antykryzysowej 4. Zero. Należą do nich m.in. dopłaty do odsetek kredytów dla firm, czy uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Warto również zauważyć, że wprowadzono autopoprawkę, która zakłada, że jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz uczelnie publiczne nie zostaną objęte przepisami pozwalającymi na ograniczenia dotyczące pensji. Nie da się ukryć, że zmiany, które przechodzi tarcza antykryzysowa, są dosyć spore. Źródło: RMF24.